Cześć, Piotr z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale. W związku z tym, że niedawno obchodziliśmy 12. rocznicę Bitcoin Pizza Day, czyli 22 maja, postanowiłem nagrać filmik o tym, jak postępuje adopcja w świecie krypto na całym świecie, bo widać, że jest to trend, którego nie da się zatrzymać. No a właśnie 22 maja 2010 roku Laszlo Heinesz dokonał pierwszej takiej komercyjnej transakcji, gdzie za 10 tysięcy bitcoinów zakupił dwie pizze. No i właśnie co roku obchodzimy rocznicę tego wydarzenia nazwanego jako Bitcoin Pizza Day. Dobra, ale zanim przejdę do szczegółów, na początek nota prawna. Musicie wiedzieć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmie, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, może służyć jedynie w celach edukacyjnych i informacyjnych i tak należy to traktować. Dobra, no tę prawdę mamy za sobą, więc jedziemy z tematem. Ostatnio trafiłem na ciekawy artykuł napisany przez Samantę Mitchell. No i tutaj ona podaje informację, że Damac Properties, czyli największy deweloper nieruchomości w Dubaju, akceptuje płatności za nieruchomości w kryptowalutach. W początkowym wdrożeniu kupujący mogą płacić w Bitcoinie i w Etherze. No i wsparcie tutaj dla płatności krypto udzielone przez największego dewelopera w Dubaju prawdopodobnie zwiększy również adopcję kryptowalut w tym mieście, bo zapewne przekona również inne firmy zajmujące się nieruchomościami w Dubaju, aby zaoferować opcje płatności w krypto w celu zaspokojenia potrzeb ich, powiedzmy, takich potencjalnych czy też docelowych klientów. No i tutaj, jak wiemy, oczywiście Dubaj oferuje nieruchomości premium, no i właśnie też one są z jednym z filarów wspierających właśnie rozwijającą się tą zdywersyfikowaną gospodarkę rynkową, którą rząd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich tworzy od lat. No i Dubaj, jak i całe Zjednoczone Emiraty Arabskie mają jedne z najbardziej sprzyjających warunków na świecie do przyjęcia krypto, ponieważ zachęcają oni zarówno startupy, jak i inne firmy w tradycyjnych branżach, takich jak na przykład właśnie nieruchomości, do oferowania swoim klientom opcji płacenia kryptowalutami. Bo tradycyjnie, czy tam jak do tej pory, hodlerzy krypto musieli zamieniać swoje kryptowaluty na pieniądze fiducjarne, aby dokonywać transakcji na rynku nieruchomości. No ale właśnie ostatnio tutaj coraz więcej firm przechodzi na bezpośrednio, także można płacić bezpośrednio kryptowalutami. W większości właśnie to jest Bitcoin i Ether. Czasami też można się spotkać z płatnościami poprzez stablecoiny. Dodatkowo tutaj w amerykańskim mieście Miami na Florydzie firma fintechowa Milo zaczęła oferować kredyty hipoteczne w kryptowalutach i ten ruch wskazuje, że branża nieruchomości właśnie odpowiada na trend rynkowy, w którym rośnie preferencja dla płatności właśnie poprzez kryptowaluty. Kolejną informacją z rynku nieruchomości jest taka, że nieruchomość w Portugalii została sprzedana za 3 bitcoiny. No i tutaj jest też podane, że właśnie takie prawne jakby już poprzez, znaczy także, że prawny taki został, jak to się mówi, przepisy wprowadzone prawne, że można już właśnie dokonywać transakcji bezpośrednio w kryptowalutach i tutaj jeżeli transakcja przekroczy 200 tysięcy euro, należy poinformować o tym władze. I tutaj mamy jeszcze podaną taką wiadomość, że zyski z kryptowalut zwolniono z podatku od wartości dodanej i od zysków kapitałowych.
Chyba że zyski te pochodzą z profesjonalnej działalności handlowej, ale też ostatnio pojawiła się informacja, że Portugalia zamierza opodatkować kryptowaluty, także zobaczymy, jak to się rozwinie. Kolejną informacją tutaj wpływającą, wpływającą czy też pokazującą, że rośnie ta adopcja kryptowalut, jest taka, że tutaj wyselekcjonowane sklepy Gucci zaczną akceptować płatności w krypto. No i tutaj gdzieś mamy podane, że właśnie, co tu mi wyskoczyło, że tutaj właśnie sklepy w Nowym Jorku, w Los Angeles na Rodeo Drive, tak, Atlanta, Phipps Plaza, czy w Las Vegas oraz w Miami te sklepy będą akceptowały kryptowaluty takie jak Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin i Shiba Inu. Także widzimy, że część ludzi nazywa Dogecoina czy Shiba Inu shitcoinami, ale widzimy, że też tutaj one mają zastosowane i będą przyjmowane jako płatności właśnie za tutaj no, to wszystko, co ma do zaoferowania właśnie Gucci. Kolejną informacją mamy taką, że jakie tutaj firmy akceptują właśnie płatności w Bitcoinie. No i tutaj mamy, że Wikipedia, tutaj też Microsoft, AT&T, Burger King, KFC, Overstock, Subway, Twitch, Pizza Hut, nawet tutaj mamy Miami Dolphins, czyli to chyba jest drużyna futbolu amerykańskiego, z tego co się orientuję. Tak, i tutaj też widzimy, że mają płatności w Litecoinie i w Bitcoinie. Aha, tutaj tylko jeszcze nie doczytałem, tak może szybko przeleciałem, że na przykład to Pizza Hut, to nie cała Pizza Hut i nie wszędzie, tylko tutaj widzimy, że Pizza Hut na przykład w Wenezueli, tak? Także to nie wszystkie. Tutaj mamy też Dallas Mavericks, Virgin Galactic, Norwegian Air, Namecheap, Cheap Air, Gift, Newegg, The Internet Archive, The Pirate Bay, 4chan, Mega, NZ, Amazon, ale tutaj podają, że nie bezpośrednio. Express, no tutaj mamy, zobaczcie, tych firm naprawdę dużo i tutaj mamy też podane na z różnych tam sektorów, także no nie będę czytał tego, bo zobaczcie, ile tego jest tak naprawdę. No i tutaj kolejną stroną jeszcze Wam pokażę, gdzie też można sobie znaleźć firmy, które akceptują krypto. Tu macie www.bitcoin.com, no i później bitcoin.com, tak, / później find-crypto-merchants i / i tutaj możecie sobie zobaczyć, i tutaj mamy na przykład zakwaterowanie, tak, i widzicie, jakie firmy i też w jakich kryptowalutach przyjmują płatności, czy to jest Bitcoin, czy też właśnie inne kryptowaluty, tak? No i tutaj możecie sobie zobaczyć, tak, tu mamy bankowość, tu mamy powiedzmy komunikację też, no i każdy może sobie zobaczyć, też nie będę wszystkich tutaj rozwijał, mamy żywność, tak, ale to myślę, że tutaj głównie chyba są firmy jakieś amerykańskie, dokładnie tego nie przeglądałem, także tak to wygląda. No i powiem Wam jeszcze, że znalazłem kanał na YouTube, gdzie gość znany jako Demon Carl, który no, jest milionerem właśnie kryptowalutowym. Też niedługo nagram Wam film właśnie o tych milionerach kryptowalutowych i jak zostać takim kryptowalutowym milionerem, to znaczy takich jakby rad, jakie oni udzielają, jak można zostać. No ale w każdym razie ten Moon Carl, który jeszcze parę lat temu był sprzedawcą w supermarkecie, a teraz jest multimilionerem i kryptowalutowym i mieszka w Dubaju, tam też ma swoją firmę. No i on mówi, że wszystko, co kupił w Dubaju, kupił za krypto,
I to nie w taki sposób, że wcześniej dokonywał na przykład wymiany właśnie kryptowalut na te waluty fiducjarne, tak, fiat, czy też płacił kartą zamieniającą krypto na właśnie na te waluty fiat, tylko bezpośrednio za krypto. No i między innymi kupił tam Bugatti warte 2 miliony dolarów za właśnie Ethera. Oczywiście jest właśnie też Salwador, gdzie praktycznie za wszystko można płacić bitcoinem, no bo tam jest on przyjęty jako legalny środek płatniczy, no i tam można wszystko praktycznie opłacić bitcoinie, nawet rachunki za prąd, no praktycznie wszystko, tak? Oczywiście ostatnio również Republika Środkowej Afryki przyjęła bitcoina jako legalny środek płatniczy. No a kilka dni temu w Salwadorze spotkanie mieli przedstawiciele rządów i instytucji z 44 państw, gdzie między innymi uczyli się, jak zakładać portfel dla bitcoina, jak dokonywać jego transferu oraz jak dokonywać płatności właśnie w bitcoinie. Także zobaczymy, co z tego wyniknie w przyszłości. No ja myślę, że właśnie tam głównie miały spotkanie te kraje takie, wiecie, no, które są jakby uznawane za biedniejsze, ale właśnie w których ludzie często nie mają dostępu do bankowości, płacą jakimiś płatnościami przez telefon. Także myślę, że tamta adopcja kryptowalut będzie postępowała nawet szybciej niż w tych krajach rozwiniętych. No ale oczywiście zobaczymy, jakie to będzie miało przełożenie na w przyszłości, tak, ale no, tak jak powiedziałem już na początku tego materiału, widać, że jest to trend, którego praktycznie nie da się zatrzymać. No i tak jak tutaj mówię, wiele osób, które jest związane z tym rynkiem krypto praktycznie od samego początku, czy już przez kilka lat, mówią, że no, jesteśmy ciągle na początku, także zobaczymy, jak to się rozwinie. Oby było coraz lepiej. Także to by było wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za oglądanie tego materiału i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!